Cześć, z tej strony eksploratorzy Dolnego Śląska. Ze względu na pandemię panującą w Polsce, niestety musimy zawiesić naszą działalność urbexową, ale jak to minie, to bierzemy się ostro do roboty. Dla naszego bezpieczeństwa zostańmy w domu. Cześć, witajcie. Teraz Damian z tej strony. Wcześniej był film Grzegorza, który przesłał do mnie z małym przesłaniem dla Was na tą wyjątkową sytuację, jaka ma miejsce teraz w naszym kraju i jak na całym świecie. Nagrywam ten film, abyście wiedzieli, co dzieje się w ekipie eksploratorów Dolnego Śląska. O najnowsze materiały nie musicie się martwić, wyjdą niedługo. Mamy troszeczkę ich w zapasie, także nawet gdybyśmy nie nagrywali do września tego roku, filmy będą się na spokojnie ukazywały, gdyż zapas jest dosyć pokaźny i w końcu będzie można go zmontować i udostępnić Wam na kanale. Nowe wyprawy planujemy dopiero, kiedy delikatnie uspokoi się cała sytuacja, czyli będzie możliwe spokojne poruszanie się po kraju. Mamy nadzieję, że gdzieś tak pod koniec czerwca uda nam się wyruszyć na jakąś małą wyprawę, tak ku rozgrzewce, żeby w końcu troszeczkę rozruszać kości po zimie, gdyż w tym roku tak naprawdę, mówię o roku 2020, byliśmy tylko w styczniu na jednej wyprawie, na której nagraliśmy dosyć ciekawy obiekt. W zanadrzu mamy wiele obiektów, które chcemy odwiedzić, także pomysłów na nagrywki nam nie brakuje. Tak samo mamy pomysły na kolejne testy dla Was. Tak samo, jeżeli chcecie, możecie tutaj w komentarzach pod tym filmem zostawić nam sugestie, co chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Jeżeli też macie jakieś ciekawe miejsce, które chcielibyście, abyśmy zwiedzili, bardzo serdecznie zapraszamy Was do kontaktu z nami poprzez maila lub prywatną wiadomość na naszym profilu Facebook. Z mojej strony też pewne przesłanie do Was, abyście w pewien sposób zdroworozsądkowo podchodzili do sytuacji, jaka ma teraz miejsce. Wiadomo, że ona jest bardzo wyjątkowa i wymaga od nas wszystkich pewnych działań. Dlatego jak najczęściej myjcie swoje ręce, rączki poczciwe, zasłaniajcie usta w miejscach publicznych. Ja mam tutaj taką, bo proszę bardzo, bandanę, taka sietra bieda wersja, jak to mówią. Ale również unikajcie niepotrzebnego kontaktu z ludźmi, wychodźcie wtedy, kiedy jest to potrzebne. Uwierzcie mi, jak tylko ta sytuacja się skończy, nadrobicie sobie wszystkie kontakty ze znajomymi, wszystkie możliwe wyjazdy, wyjścia, co tylko sobie zapragniecie. Nie chcę tutaj, prawda, budować jakichś moralizatorskich wypowiedzi. Sami, mam nadzieję, wiecie, jak w tym momencie się zachować. Pamiętajcie, że Wasze zdrowie jest w tym momencie najważniejsze tak naprawdę, więc cóż więcej mogę powiedzieć. Jeżeli bardzo tęsknicie za wyprawami, za urbexem, no niestety jest to teraz w tym momencie niemożliwe do wykonania w sposób fizyczny, że po prostu wyjechać i ruszyć na jakąś wyprawę. Dlatego też zachęcam Was do tego, abyście weszli na nasz kanał i sprawdzili nasze wszystkie wcześniejsze wyprawy, te, które są już udostępnione na naszym kanale i te, które będą się pojawiać na nim. Z tego, co widzę teraz na laptopie, do udostępnienia pozostaje nam jeszcze 10 filmów, także macie na co czekać. Na kanale też jest dużo naszych starych wypraw, no, te pierwsze to wiadomo, takie nasze, można powiedzieć, docierki w tematyce nagrywania, montażu i takiego podejścia do filmu. Jednakże, jeżeli nasze wyprawy macie już prześwietlone na wszystkie możliwe sposoby lub po prostu nie są dla Was nagrane w sposób taki, jak byście chcieli, dlatego też zapraszamy Was na kanały naszych zaprzyjaźnionych eksploratorów, czyli kanału Sietra Urbex, do kanału Elon Walker oraz do chłopaków z projektu Explore. Na ich kanałach znajdziecie masę kontentu, który jest naprawdę wykonany bardzo profesjonalnie i naprawdę wiele ciekawych miejsc możecie zwiedzić z nimi, nie ruszając się z Waszego fotela w domu. Zdalnie odpalacie pełny ekran i eksplorujecie, co tylko chcecie. Mam nadzieję, że będzie to dla Was taką pozytywną odskocznią od tego, że no nie możemy my jako eksploratorzy, czy wy jako pasjonaci urbexu wyruszyć na wyprawę. Ale uwierzcie mi, jeszcze nie jedną wyprawę w swoim życiu przeżyjecie, tak jak też i również my.
Staramy się po prostu w jakiś sposób na razie zaplanować sobie nasze dalsze działania i w sposób na spokojnie po prostu zapisać sobie wszystkie miejsca, które chcielibyśmy zwiedzić, wyszukać sobie te nowe miejsca, tudzież też właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, chcemy udostępnić już wszystkie nasze materiały, jakie posiadamy nagrane, żeby troszeczkę zluzować swoje zapasy, gdyż mamy je troszeczkę za duże względem tego, bo czasami oglądacie, tak jak było to w styczniu, oglądacie filmy, które nagrywane były w czerwcu, także no półroczny przestój jest troszeczkę zbyt duży. Ale na spokojnie myślę, że przez to, jak i dzięki tej całej sytuacji uda nam się troszeczkę nasz magazyn filmowy posprzątać. Ja już nie przedłużam tego materiału. Nagrałem go głównie przez film, który widzieliście na początku. Ten krótki materiał od Grześka, który nagrał tak naprawdę z lekkim uśmiechem i przymrużeniem oka, ale wydaje mi się, że to jest bardzo dobra inicjatywa z jego strony i bardzo się cieszę, że taki materiał nagrał, bo pchnął mnie do tego, żeby nagrać wam takie krótkie przesłanie z naszej strony do was, abyście po prostu w tym trudnym dla nas wszystkich tym czasie zachowywali się racjonalnie i mieli po prostu zdroworozsądkowe podejście do tego wszystkiego. Po prostu musimy to wszyscy niestety lub stety przeczekać. I tak już ku końcowi idąc, na sam koniec chciałbym po prostu życzyć wam wszystkim zdrowia. No nie ma tutaj ze mną Grześka u boku, ale również w jego imieniu składam wam takie, powiedzmy sobie, bezokazjonalne życzenia. Przede wszystkim zdrowia i tego, abyście wszyscy bezpieczni dotarli do końca tej epidemii. Wszyscy wy, nawet ty, który teraz patrzysz w ten ekran. Dokładnie ty. Bądź zdrowy. Jeszcze raz zachęcam was serdecznie do odwiedzenia kanałów naszych kolegów, czyli kanału Sietra Urbex, kanału Elon Walker oraz kanału Project Explorer. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że za bardzo wam nie przynudzałem. Życzę wam wszystkim jeszcze raz zdrowia i kończę ten materiał chyba najmniej oryginalnym powiedzeniem, czyli do zobaczenia na następnej wyprawie, miśki. Cześć.